Poparcie dla Karola Korneluka walczącego o prezydenturę w Suwałkach wyraził prócz działaczy Koalicji Obywatelskiej goszczący w Suwałkach wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Senator i działacz Polski 2050 Szymona Hołowni mówił dziś. Chcemy wszystko. A tak poważnie oczywiście liczymy, dopóki piłka w grze, na to, że do ostatniego dnia nasi kandydaci będą przekonywać mieszkańców Suwałki powiatu do siebie i to będzie sytuacja, w której nie nasze oczekiwania, a wynik końcowy spowoduje, że będziemy wiedzieli, jaką siłę będziemy mieli jako Polska 2050 i wspólny komitet, jak w Suwałkach, tak w Radzie Miasta i czy kandydat na prezydenta osiągnie swój założony cel. My musimy w tym momencie mówić wyraźnie. Przekonujemy każdego mieszkańca do tego, żeby na kandydatów Polski 2050 zwrócił uwagę i zaufał i dał szansę. Senator Żywno był zarówno radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego, jak i marszałkiem województwa, więc doskonale zna specyfikę samorządów. Nasi kandydaci nie idą przeciwko komuś lub przeciwko czemuś, a idą jako ci, którzy idą za mieszkańcami, za ich potrzebami, za potrzebą rozwiązywania określonych problemów, szukając w całym kraju, ale również regionalnie i lokalnie takich rozwiązań, które będą dla naszych mieszkańców najlepsze. Suwałki również mają możliwość wyboru spośród wielu kandydatów, zerkając spojrzeć na kandydatów Polski 2050. W kraju idziemy jako trzecia droga do sejmików i nasi kandydaci do sejmików w całej Polsce idą jako kandydaci komitetu Trzecia Droga Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe. Tak mamy również w częściach powiatu, gdzie idziemy jako trzecia droga, ale mamy również takie sytuacje, które taka była umowa, że jako ruch Polska 2050, który ma tą część polityczną, ale i ma tą część społeczną jako stowarzyszenie, w różnych lokalnych gminach i powiatach ma również odsłonę współpracy w komitetach lokalnych, tam gdzie ludzie znali się od lat, współpracowali i razem marzyli o tym, żeby stworzyć nowy, dobry samorząd. Formacja ma swoich kandydatów do Rady Miejskiej Suwałk, powiatu suwalskiego i sejmiku. Dzisiaj chcemy mieszkańców Suwałk, mieszkańców powiatu suwalskiego serdecznie zachęcić do głosowania na kandydatów Polski 2050, bo są naprawdę tymi, na których warto dać swój głos, zainwestować, bo również to, co jest istotne, to są kandydaci, którzy będą musieli mieszkańcom udowodnić, że są warci tego głosu. Nie są kandydatami, którzy już, że tak powiem, mają możliwość z przyzwyczajenia zasiąść na swoich fotelach, ale muszą jednak przygotować się na to, że każdego dnia będą rozliczani z tego, jakie mają pomysły, jakie mają na to sposoby rozwiązania. To są kandydaci, którzy będą swoje pomysły realizowali od początku do końca we współpracy z prezydentem Suwałk. Ktokolwiek nim zostanie, będą mieli zadanie dobre tematy realizować wspólnie, a złe dla mieszkańców rzeczy potrafić powstrzymać, bo to jest, będzie właśnie ich zadanie z dużym wsparciem oczywiście również nas parlamentarzystów, bo każda forma współpracy dla dobra regionu jest po prostu istotna. Karol Korneluk, ciesząc się z poparcia, podkreślił swe zadowolenie również z faktu połączenia sił kilku formacji politycznych na rzecz Komitetu Lokalnego, jaki udało mu się stworzyć w Suwałkach. Polska 2050 Szymona Hołowni to jest jedna z ugrupowań, które współtworzy nasz Komitet Wyborczy Wspólne Suwałki. I bardzo dziękujemy panu marszałkowi, bardzo dziękujemy pani posłance, że dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Mam nadzieję, że te spotkania będą częstsze tutaj w naszym regionie, szczególnie tutaj w Suwałkach. I jeszcze raz chciałem podkreślić, o czym już mówiłem na tej sali, gdy inicjowaliśmy nasz projekt Wspólne Suwałki, że udało nam się dogadać ponad wszystkimi podziałami. Tworzymy wspólny projekt dla dobra naszego miasta. Musimy też spojrzeć troszkę inaczej na zarządzanie naszym miastem. Wśród kandydatów formacji łączącej Polskę 2050 z PSL-em w partyjnym komitecie do sejmiku na liście znalazł się Wojciech Pająk, radny miejski. Jak wyjawił, jednym z jego wiodących zamierzeń programowych jest uchwała antysmogowa, którą chciałby objąć obszar całego województwa.